Szymon, w zeszłym sezonie grając w barwach Brukbetu Termaliki wygrałeś 2 razy z Lechią. Może tę pasce warto przenieść na sobotni mecz w Gdańsku, zwłaszcza, że w obecnej sytuacji każdy punkt dla Zagłębia jest na wagę złota. No wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji. Ostatnio mecz u siebie nie możemy wygrać. Aczkolwiek gramy nieźle. Nasza gra na wyjeździe na pewno musimy poprawić. No nic nie mamy do stracenia. Już musimy zdobywać punkty, czy to będzie Lechia, czy będzie kto inny. Musimy jechać na wyjazd i grać na jak najlepiej i przywozić stamtąd punkty. Najlepiej 3. Masz jakieś boiskowe porachunki z czasów gry w Lubinie czy w Poznaniu? Nie, raczej chyba nie. Raczej dobrze wspominam zazwyczaj stadion Lechii. Ostatnio, tak jak powiedziałaś, zwycięstwa z Brukbetem. Wcześniej też się udawało wygrać z Lechem, także porachunków nie mam, ale chętnie bym przywiózł tam na 3 punkty. Wróćmy jeszcze na chwilę do zremisowanego spotkania z Krakowią i twojej niewykorzystanej sytuacji w drugiej połowie. Masz do siebie żal, że mogłeś tę sytuację dla drużyny wykorzystać inaczej? Na pewno każdy analizuje swój mecz. Każdy piłkarz, co mógł zrobić lepiej, co zrobił dobrze, co mu nie wyszło. No na pewno chciałem strzelić. Z perspektywy oglądania tej sytuacji można było się zachować lepiej i wykorzystać tę sytuację. Być może byśmy się cieszyli dzisiaj z 3 punktów w tym meczu. Na pewno mam do siebie jakiś żal, niekoniecznie, ale jakieś pretensje o to, że mogłem strzelić bramkę i miałem dobrą sytuację, nie udało się. Zagłębie nie wygrało od 8 spotkań, wliczając w to Puchar Polski. Jak najprościej można to wytłumaczyć? Chyba nie ma prostej odpowiedzi. Jakby było takie proste odpowiedź na te pytania, no to pewnie my w szatni, trener czy prezes, czy ktokolwiek jest blisko drużyny, podpowiedziałby nam, co zrobić, jak to poprawić. Po prostu trzeba wyjść w kolejnym meczu i tak jak powiedziałem, no jesteśmy w ekstraklasie, nie mamy nic do stracenia. Możemy grać dobrze w piłkę i ciężko pracować. Wyniki wtedy no muszą przyjść. Jeden za drugiego musi na boisko oddawać wszystko. Musimy stworzyć na boisku przede wszystkim drużynę i jeden za drugiego walczyć, poświęcać się. Wtedy przyjdą efekty i zaczniemy wygrywać. W takim razie co możesz obiecać kibicom, którzy wybierają się do Gdańska? Myślę, że przed każdym meczem nie ma co obiecywać. My po prostu w każdym meczu, w którym wychodzimy, musimy robić swoją robotę, czyli pracować, biegać, walczyć i zostawiać 100% siebie na boisku. A przed kolejnym meczem myślę, że każdy o tym wie doskonale i obojętnie, czy to jest Lechia, czy ten mecz to był. Każdy, który wychodzi na boisko, musi być świadomy tego, że tutaj nie ma co obiecywać. Po prostu to jest twoja praca i ty musisz dać z siebie wszystko, żeby twój zespół, klub, kibice byli zadowoleni.